Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No wariactwo Kalifornii przechodzi na całą Amerykę. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. No jest problem w Ameryce, jest problem z zawodniczkami, które mają jajniki, które muszą w zasadzie biegać, walczyć nawet w zapasach, no być w zawodach z zawodniczkami, które w zasadzie mają jajka. No czasami mają też i penisa, w każdym razie nie mają miesiączek. Można powiedzieć, że kobiety z miesiączką muszą walczyć z kobietami bez miesiączek. No i teraz problem zaczyna być również taki, że w więzieniach kobiecych pojawiają się kobiety, które nie mają miesiączki, nigdy nie miały miesiączki, no i nie będą miały miesiączki, tak? Także no ciekawa jest sprawa. Kalifornia wprowadziła to prawo już jakiś czas temu, no teraz w Izbie Reprezentantów w Ameryce, w Kongresie przegłosowano, że to będzie prawo federalne. Co to robi te prawo SB 132? No ono pozwala, no i w zasadzie jest w działaniu już ważne od stycznia 2021 roku. No pozwala to mężczyznom, którzy identyfikują się jako kobiety, mogą być przetransferowani właśnie ze stanowych więzień męskich do stanowych więzień kobiecych. I wszystko jest bazowane na osobistych preferencjach. To znaczy, że nie potrzeba hormonów, nie potrzeba całej tej terapii hormonalnej, nie potrzeba operacji, nie potrzeba amputacji, nie potrzeba udowodnienia, że ta osoba transgender żyła już jako kobieta. Nic w zasadzie nie potrzeba. No i w Kalifornii ten przedstawiciel dla Departamentu Więziennictwa powiedział, że w zasadzie 270 mężczyzn, którzy chce być przetransferowana do kobiecych więzień, no bo oni się identyfikują jako niemężczyźni. No i mają prawo konstytucyjne, niektórzy mówią prawo, żeby być przetransferowani do kobiecych więzień. No jeżeli Kongres zatwierdzi tą ustawę równości, no bo to jak zwykle to są takie wzniosłe słowa, tak. Jeżeli Senat to zatwierdzi, no bo tak jak wspomniałem, Izba Reprezentantów zatwierdziła, no to uwięzieni mężczyźni, którzy identyfikują się jako kobiety, będą miały prawo do przejścia na federalnym poziomie, no bo to kongres dotyczy federalny, to wszystko, co mówiłem wcześniej, no to dotyczy stanowego. No i później jest możliwe, że jeżeli będzie to na poziomie federalnym, no to wszystkie 50 stanów będzie musiało to transferować. No, jak to działa w Kalifornii? No, w Kalifornii nie za bardzo działa. Dużo kobiet, które zostały wypuszczone z więzienia, które pracują nad tym, żeby kobiety jakoś wciągnęły się z powrotem do życia w społeczeństwie. No, bardzo często te kobiety to odbywały karę więzienia za jakieś tam napady czy uprowadzenia. Dużo właśnie tych kobiet jest przeciwko takiej możliwości. Jeżeli
No większość rozumie, że te osoby międzypłciowe identyfikujące się jako kobiety, no to z reguły są bardziej jakoś tak spokojne, no uczciwe, no i nie łamią ogólnie rzecz biorą prawa, no złamali tam jakieś prawo, no bo skończyli w więzieniu, no ale nie są nie używają za bardzo przemocy, no ale jest bardzo dużo jednak mężczyzn, które nadużywa przemocy. No, większość kobiet boi się, bo boi się tych byłych więziarek, boi się, że będą same nadużywane czy gwałcone. No, wiedzą czy tam mówią, że ci mężczyźni, którzy identyfikują się jako kobiety, no to w tych męskich więzieniach byli tam właśnie gwałceni, no bo to jest taki magnes. Oni udają, że są kobietami, to ci więźniowie po prostu myślą, że oni są faktycznie kobietami, no i bardzo często to się kończy jakimś tam seksem przymusowym czy nieprzymusowym, no ale większość boi się, że będą w jednej celi z mężczyznami, którzy powiedzmy nie mieli nawet jeszcze amputacji czy jakiejkolwiek operacji. Dużo tych więzieniach jest również sporo lesbijek, no z jakiegoś powodu po prostu. No, jeżeli tam nie ma w więzieniu mężczyzn, no to jeżeli one są skazane, no to prędzej czy później ich preferencje zaczynają się robić homoseksualne, no i one się boją właśnie tych gwałtów. Oni wiedzą, że wielu z tych mężczyzn, no to po prostu ma pełną erekcję, ma cały sprzęt normalnego mężczyzny, no i boją się, że jeżeli one będą zamknięte 24 godziny, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, no to się może się zakończyć dosyć niedobrze, no i boją się tego, że jak będą się skarżyły do klawiszy, no to w zasadzie to będą skazywane za dyskryminację seksualną, będą wysyłane do pojedynczych celi, no a bardzo często też się obawiają, że takie bestie po prostu będą wysyłane do tych kobiecych cel jako kara. Także to no, równość, ale to jednak przemoc jest, boją się, szczególnie, że w więzieniach kobiecych okazuje się, że kobiety no, to są mniej jakoś takie gwałtowne, nie używają przemocy, tak, że w więzieniach męskich no to są rozdzieleni, ci więźniowie są rozdzieleni od takich hardkorowych morderców i bandziorów, a jakichś spokojniejszych złodziejaszków. Wśród kobiet okazuje się, że kobiety, które tam zamordowały nawet dzieci czy swojego męża czy partnera, no to siedzą razem w celi. Bardzo często cele są, tak jak w Kalifornii, w cele są ośmioosobowe. Tam jest prysznic i kibelek. No tyle tylko, że nie za drzwiami, tylko takimi półdrzwiami, tak jak w salonie, powiedzmy na Dzikim Zachodzie. Taka ogólna oddzielenie, ale nie całkowite. No ale kobiety, które ukradły tam kilka czy kilkanaście tysięcy, czy jakieś tam inne drobne rzeczy zrobiły, siedzą z morderczyniami. Także to jest jakaś makabra. No 8 kobiet w jednej celi, no to bardziej jest takie społeczne środowisko. Tam nie wiem, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre.
Ale jednak w Kalifornii jest zabronione dyskryminacja na, żeby dawać im te cele. Muszą dostawać cele niezależnie. Nie można dyskryminować. Nie można dyskryminować na przykład ze względów na innego rodzaju genitalia, no, czyli mężczyzna, kobieta. No i nie można również dyskryminować, bazować na preferencjach seksualnych, czyli ten homoseksualizm wchodzi. Badania pokazują, co jest ciekawe, no i co każdy chyba normalny człowiek sobie tak podejrzewa tam w środku, że kobiety transgenderowe, no to znajdują kobiety takie naturalne, biologiczne, są dla nich atrakcyjne, tak? Kto by pomyślał? No każdy normalny rozumie, że jeżeli taka kobieta transgenderowa, która nigdy nie miała miesiączki, no i ma jeszcze ptaka, no i ma jeszcze jajka i jeszcze ma pełną erekcję, no to bardzo często to każdy normalny chyba pomyśli. No nie wiadomo, dlaczego psycholodzy o tym nie pomyślą, dlaczego politycy o tym nie pomyślą, dlaczego aktywiści komunistyczni o tym nie pomyślą. No po prostu nienawidzą chyba kobiet. Nienawidzą kobiet i będą wysyłali transgenderów do więzień kobiecych, no i później tam będzie w sumie dużo seksu. No kobiety w tych więzieniach się boją, że no część to chyba jest zadowolona, że będzie trochę seksu, no ale część się boi, że może być trochę gwałtów. No i te gwałty, no to już jest nie tak dobrze, szczególnie, że duża część kobiet, która skończyła w więzieniu, no to skończyła w więzieniu za te najróżniejsze przestępstwa kryminalne, wszelakiego rodzaju, całe spektrum tych spraw kryminalnych, no ale też statystycznie bardzo często one były ofiarami jakichś takich gwałtów czy napadów, czy przetrwały jakieś takie przemoc seksualną, także to nie za bardzo im to pomaga. W stanie Washington, tak popatrzycie na, tu jest te wschodnie wybrzeże, Nowy Jork, tam jest Europa, a tutaj jest Pacyfik, no to stan Washington to tutaj jest na górze, Kanada jest od tej strony, no to w stanie Washington to ma podobne prawa, no to jeden więzień, mężczyzna, który zadeklarował się, że jest kobietą, był potraktowany jako transgender, no to był seryjnym mordercą kobiet. No i takiego mordercę przesyłają do więzienia kobiet. No to jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Jak takie rzeczy się posłucha, czy takie rzeczy się popatrzy, no to ci ludzie, wszyscy ci dyrektorzy tych więzień, ci psycholodzy, ci politycy, no to jest jedna banda wielka po prostu krętynów. No, te kobiety w tym więzieniu w Washington, no to mu powiedziały, że może w zasadzie trzeba by było wysyłać kobiety już do więzień męskich, no to może będzie lepiej. No to Niemcy to robili w obozach koncentracyjnych. Przepraszam, tak samo Japończycy wykorzystywali Koreanki dla swoich żołnierzy. Tak, także kobiety w wielu więzieniach zaczynają się zbroić, zaczynają robić tam najróżniejsze noże, nie noże, dłuta, wszystkiego, co jest możliwe, tylko żeby się obronić. No ale jeżeli taki 150-kilogramowy facet, 1,90 m, zadeklaruje się kobietą, no to te drobne kobiety, no to w zasadzie nie mają szans. No to jest po prostu jak Herkules i to będzie jeden wielki problem. Dlaczego normalni ludzie rozumieją to, a fachowcy nie rozumieją? No to jest po prostu nie do uwierzenia.
No i to jest to, że mężczyźni są bardziej skłonni do przemocy. W niektórych w tych więzieniach kobiecych, no to tam nawet klawisze te kobiety, strażniczki, no to one nie mają nawet broni. Broń jest tam gdzieś u dyrektora z przodu, no ale ogólnie rzecz biorąc, no to mają tylko pałkę i jakiś taki spray, że pistoletów, rewolwerów im nie potrzeba. No a teraz okazuje się, że te strażniczki zaczynają myśleć, czy nie mieć rewolweru. No, przypuszczalnie chyba nie za bardzo zadziała taki rewolwer, no bo faktycznie taki facet, który nie ma miesiączki, no to tą strażniczkę to po prostu Nelsonem załatwi w parę sekund. Prawo kalifornijskie również nakazuje to, że mężczyzna, który deklaruje się jako kobieta, no musi być sprawdzany, te wszystkie otwory cielesne muszą być sprawdzane przez kobietę. No nie mają, że tak powiem, pochwy, no ale no to drobiazgowo nie ma co się, nie ma co opowiadać, no ale to jest właśnie tak, jak prawo się zdegenerowało, tak jak prawo jest wypaczone przez sześć kolorów po prostu, trafiło to pod strzechy więzień, no i to jest jedno wielkie nadużycie. No i tak każdy normalny to się zastanawia, kto nienawidzi tych kobiet, kto nienawidzi tych więźniarek, kto nienawidzi tych zawodniczek. Skąd to się bierze? Skąd to się bierze, że ludzie wydają takie prawa, że ludzie walczą o to, żeby mężczyźni bez miesiączki biegali, ścigali, uczestniczyli w zawodach, albo żeby mężczyźni bez miesiączki po prostu trafiali do więzień z kobietami. No w Kalifornii rozpatrują tak jednostkowo, no ale wygląda na to, że tam na sto kilkadziesiąt tych aplikacji czy podań, sto kilkadziesiąt aplikacji było zaakceptowanych. Najciekawsza jest sprawa taka, że w więzieniach kalifornijskich, no przypuszczalnie tak jak w wielu innych więzieniach, jest sporo kobiet, które deklarują się jako mężczyźni. No tyle tylko, że żadna z tych kobiet, która deklaruje się jako mężczyzna, nie zgłosiła się do tego, żeby zostać przetransferowana do więzienia męskiego. No bo zdaję sobie sprawę, co by się stało, jeżeli taka kobieta, która myśli, że jest mężczyzną, co by się z nią stało właśnie w takim męskim więzieniu. No i każdy normalny to widzi, tak? Politycy tego nie widzą, aktywiści tego nie widzą. No to nie wiadomo, czy to się śmiać, czy płakać. No myślę, że po prostu trzeba wybierać, że trzeba po prostu wybierać normalnych polityków, trzeba wybierać normalnych urzędników, trzeba po prostu wrócić do normalności. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Piszesz swoje komentarze? Dziękuję. Oglądasz reklamy? Dziękuję. Nie subskrybujesz? To jest szaleczka do subskrypcji. Dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, już monetyzowanego filmiku. Przekaz dla republikanów, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Jeżeli macie prawo do głosowania w Ameryce, głosujcie dla normalnych. No jeżeli głosujecie w Polsce, no to też głosujcie na normalnych. Nie dajcie się światu wykoleić, nie dajcie sami się wykoleić. Przekaz dla socjalistów. Widzicie, co się dzieje. O benzynie już mówiłem za każdym razem, o podatkach mówiłem za każdym razem, o zamknięciu rurociągu mówiłem każdym razem, no ale teraz popatrzcie się na tą kwestię transgenderów. No to
przeanalizujcie to, czy to jest normalne, żeby zawodniczki przegrywały z zawodnikami, które mówią, że są kobietami. Nie, to nie jest normalne. Czy to jest normalne, żeby mężczyźni, którzy mają pełną erekcję, nigdy w życiu nie mieli miesiączki, deklarują się jako kobiety, były w więzieniu razem z kobietami? No nie jest to normalne. No także zdrowia dla normalnych.